Witam Państwa. W kolejnym już odcinku cyklu Polski Pirat Widzisz Zareaguj zaprezentujemy filmy z rejestratorów jazdy, na których zobaczymy wykroczenia kierowców obserwowane każdego dnia w naszych miastach. Często zachowaniom tym towarzyszy pośpiech i negatywne emocje, które mogą zagrażać innym uczestnikom ruchu drogowego. Namysłów ulica Rejmonta. Z uwagi na bliskość szkoły podstawowej kierowcy jadący tą drogą zwolnili do prędkości około 30 km na godzinę. Kierującemu Skodą Fabia tak się jednak spieszyło, że zaczął wyprzedzać samochody na przejściach dla pieszych, ignorując jednocześnie podwójną linię ciągłą. Za takie zachowanie grozi mandat w wysokości 200 zł i 10 punktów karnych. Sprawą wykroczenia zajęła się policja. A to już Opole. Rondo na placu Konstytucji 3 Maja. Kierujący samochodem dostawczym nie stosuje się do znaku, który wskazuje kierunki na pasach ruchu, a także do oznaczeń na drodze. Na pasie, który oznaczony jest strzałką do jazdy w prawo, jedzie na wprost. Co gorsza, wykonując manewr, zmusza kierującego, jadącego prawidłowo, do zwolnienia i zjechania, stwarzając w ten sposób zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Gdyby zsumować wszystkie wykroczenia, mandat opiewałby na 750 zł. Na koniec Opole Czarnowąsy. Kierowca jadący zatłoczoną ulicą Jagiełły postanowił, że nie będzie czekał w korku. Zaczął więc omijać stojące pojazdy chodnikiem, co zagrożone jest mandatem w wysokości 250 zł. Dzięki nagraniu jednego z kierowców policjanci mogli zająć się wykroczeniem. Zaprezentowane w tym odcinku zachowania kierowców były bardzo niebezpieczne, zarówno dla sprawców tych wykroczeń, jak i innych uczestników ruchu drogowego. W przedstawionych sytuacjach nikt nie ucierpiał, ale taka lekkomyślność może doprowadzić do tragedii. Wyprzedzanie jest niebezpiecznym manewrem, który może skończyć się zderzeniem czołowym pojazdów, bądź najechaniem na rowerzystę lub pieszego. Pamiętajmy, aby wykonywać go w miejscach dozwolonych, po upewnieniu się, że nie stworzymy dla nikogo zagrożenia.